Dzień dobry, mam na imię Tomasz, jestem z grupy medytacyjnej Ani Mikulskiej. Ania mnie, jakby to powiedzieć, prowadzi przez życie, przez rozwój duchowy. No i jestem tutaj, żeby opowiedzieć Wam, kochani, jak wyglądał moje... Twoja przygoda w życiu. Przygoda, tak, w życiu i jak się znalazłem w miejscu, w którym się znalazłem. I może będzie to jakąś mobilizacją dla ludzi, żeby podążać podobną drogą. Mam 40 lat. Od dziecka choruję na nerki. Powiedzmy, przez 30 lat było dobrze. W 2009 roku lekarz, można powiedzieć, mało doświadczony, przepisał mi tomografię komputerową z kontrastem. Mając jedną nerkę, ten tomograf uszkodził mi nerkę i zacząłem bardzo poważnie chorować na nerkę przez jeden mały błąd. No, stało się jak się stało. Jednej już nie masz. Tak, jednej nerki już nie mam. Oczywiście od dziecka, w wieku 3 lat miałem usuniętą jedną nerkę, więc miałem jedną. Po tomografii się okazało, że nerka straciła 60% możliwości, ponieważ tomograf, kontrast, który dostałem dożylnie do badania tomografu komputerowego, uszkodził mi nerkę. No i szukając pomocy, oczywiście najpierw wizyta u lekarzy, u nefrologów, badania, szpitale. Nefrolodzy stwierdzili, że jedynym moim ratunkiem na lepsze życie w przyszłości jest przeszczep nerki, z czym nie za bardzo się chciałem zgodzić. Moja dusza się bardzo buntowała. W ogóle informacje typu przeszczep nerki nie brała do siebie i odrzucała całkowicie tą informację. No i zacząłem szukać. I po kilku moich takich lat, miesiącach poszukiwań trafiłem do Ani Mikulskiej. Znalazłem w internecie telefon, zadzwoniłem, no i za pierwszym razem Ania odebrała. Właśnie, prawda? Dziwne. Tak? Za pierwszym razem Ania odebrała, więc jest nieprawdą, że się nie można zadzwonić. Kto się ma dodzwonić, to się nadzwania. Także to było chyba gdzieś koło 20 grudnia w zeszłym roku, a już 3 stycznia Ania mnie zaprosiła na spotkanie do Poznania, pojechałem. Nie wiem, dlaczego wyznaczyłam mu taki szybki termin. Widocznie też góra prowadziła Tomka tak, i mnie. Tak, od razu. To było, gdyby nie święta, to bym był w Wielkanoc, w Boże Narodzenie, przepraszam. Natomiast no, wyczekałem tego 3 stycznia, pojechałem do Ani. Ania oczywiście od razu 6-godzinna nauka. Tak jest, bez tego nie tak, ma. Dobrze wziąłem zeszyt, zacząłem notować, uczyć, pisać. I można powiedzieć, że po wszystkich tych najważniejszych naukach oczyszczania, nauki medytacji, wyciszenia, tych wszystkich 400 rzeczy, które Ania robi, zrobiła mi. No i wróciłem do domu, a jeszcze później przed Anią Mikulską poczułem wielką potrzebę wewnętrzną, żeby pojechać do Jana od Boga. I tu też była taka sytuacja, że zacząłem szukać informacji o Janie od Boga. Trafiłem na stronę janodboga.pl. Zadzwoniłem do Marii, która jest przewodniczką w Abadziani w Brazylii u Jana od Boga. Powiedziałem, że chcę tam pojechać. Czuję taką wewnętrzną potrzebę, że tam tego rozwoju duchowego, tego leczenia duchowego, że jest mi to bardzo potrzebne. Zadzwoniłem, umówiłem się i w lutym po Ani, już po naukach Ani, po oczyszczaniu, po nauce, po modlitwach, nauczyłaś mnie modlitw specjalnych. Grzegorz też mi bardzo pomagał w tym czasie, bo dawał mi wskazówki, jak się modlić, jak się oczyszczać i tak dalej. Pojechałem do Jana od Boga na 2 tygodnie dzięki Marii. No i tam... Dziękuję. A wydawało mi się, tak, że wyłączyłam. Telefon od Boga. Tak. No i kontynuując, dojechałem do tej Brazylii. To był 20 któryś luty, na 2 tygodnie. Spotkałem się z Marią. No i przeżyłem piękne chwile. I chciałbym powiedzieć o tych chwilach, ponieważ uważam, że jest wielu potrzebujących w tym kraju ludzi, którzy szukają pomocy. Pomocy w leczeniu, pomocy w różnych chorobach i myślę, że to byłby dobry
dowód na to, żeby powiedzieć o tym ludziom, że jednak warto, warto pojechać do Brazylii, do Jana od Boga, który ulecza miliony ludzi duchowo, bo to jest bardzo ważne. Jan od Boga leczy ducha i duchowo, nie leczy fizycznie, ponieważ najpierw jest leczona dusza, a później przekłada się to na ciało fizyczne, nigdy odwrotnie. I chcę powiedzieć, że przez 2 tygodnie przeżyłem tam bardzo piękne rzeczy. Poznałem wspaniałych ludzi. Poznałem Jana od Boga, byłem 6 razy na wizycie u Jana od Boga. Przeżyłem operację duchową, bo tam się przeżywa operacje duchowe, dostaje się tak zwane operacje duchowe. I muszę tylko powiedzieć, że podczas pierwszej operacji duchowej, którą miałem w grupie powiedzmy 100 osób, podczas tej pierwszej operacji duchowej miałem niesamowite wizje, ponieważ jakiś głos w głowie wtedy mi powiedział po pierwszej już operacji, że zostałeś uzdrowiony. I na dowód tego, bo oczywiście automatycznie, przepraszam, ale dlaczego mówisz do mnie po języku polskim? No i znowuż ta informacja, zostałeś uzdrowiony. I przy zamkniętych oczach w medytacji pokazali mi nową, świeżą, piękną nerkę, że jest, że jednak uleczyli moją nerkę. I stało się to, nie tylko ja byłem dowodem, bo byli ze mną ludzie, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj, ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago, Mirek, cudowny człowiek, czy Mariusz, który jest z Wisconsin albo z Washington. I każdy na swój sposób przeżył inaczej to uzdrawianie, ale każdy przeżył to, doznał jakichś uzdrowień duchowych i zmiany w swoim życiu, bo Jan od Boga mówi, że nie leczy schorzeń fizycznych. Jan od Boga leczy nasze dusze, nasze schorzenia duchowe, które się przekładają później. Bo najpierw dusza choruje, najpierw dusza choruje, tak, przekłada się na ciało fizyczne. I były niesamowite efekty, bo poznałem ludzi z całego świata, z Korei, z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dużo ludzi z Niemiec, bardzo dużo ludzi nawet z Chin, wszystkich wiar, byli Żydzi, byli muzułmanie i każdy na swój sposób doznał jakiegoś uzdrowienia duchowego, nikt nie wyjechał bez pomocy. Oczywiście niektórzy oczekiwali natychmiastowych efektów uleczenia, a Jan od Boga zawsze wspomina, że to może trwać nawet do roku czasu, takie uzdrowienie. Natomiast chcę powiedzieć, że poznałem ludzi, którzy z beznadziejnych przypadków, poznałem kobietę, która powiedziała, że lekarz jej powiedział, że zostało jej 4 tygodnie życia i chciała te 4 tygodnie życia spędzić w Brazylii u Jana od Boga i jeździ już tam 4 lata do Jana od Boga co roku dziękować mu za uzdrowienie. Żyje do dzisiaj z nowotworu chyba trzustki, wyszła koncertowo. Dzięki oczywiście swojej pracy, bo Jan od Boga jest tylko, powiedzmy, drogowskazem. Natomiast cała ta uleczanie, leczenie, samoleczenie, można powiedzieć, odbywa się za pomocą własnej wewnętrznej przemiany i pracy. Bo to jest bardzo ważne. Jan od Boga wykonuje tylko 50% pracy, a cała reszta 50% to jest nasza wewnętrzna przemiana, uzdrowienie. Pozbycie się negatywnych energii, negatywnych wibracji, emanacja miłością, szacunkiem, zdrowiem, tak? I uśmiechem. Przede wszystkim. To, co mówię, tak. Nikt wam niczego nie jest w stanie dać, dlatego nie. Że programem duszy było przyjście tu na uczenie się czegoś, więc to nie jest wykonany plan, jeżeli ktoś za mnie wszystko zrobi. Jest nauczyciel, da potencjał, ale dusza ma się rozwijać i iść sama. Dlatego Jan was uczy czegoś, ja też zawsze uczę i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dokładnie. Dokładnie, tak jest. I chcę tylko powiedzieć taką anegdotę. Miałem w marcu iść na operację przepukliny pępkowej. Byłem u chirurga, już miałem mieć operację przepukliny pępkowej. No i po powrocie, 3 tygodnie po powrocie od Jana od Boga, co, na to mam dowody, to są opinie lekarzy, wstaję rano, ja nie mam przepukliny pępkowej. Znikła. To była pierwsza rzecz, która się wydarzyła. No miałem mieć operację przepukliny i nie mam przepukliny. Poszedłem do lekarza na kontrolę, mam co 2 miesiące kontrolę i mówię, pani doktor, nie mam przepukliny pępkowej. A pani doktor, no widzę, i zmieniła temat. No także drugim takim namacalnym dowodem mojej przemiany i działania Jana od Boga to jest to, że wyniki, które miałem robione miesiąc po wizycie u Jana od Boga poprawiły się o 30%, co jest niemożliwe, bo tak zwane profil nerkowy, czyli mocznik, potas, fosfor,
kreatynina. Przy uszkodzonej nerce nie mam opcji, żeby te wyniki spadały samoistnie. No, u mnie wyniki poprawiły się o ponad 30% wtedy i około 10% teraz, czyli idzie ta poprawa. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, bo to jest etap, który podejrzewam jeszcze będzie trwał parę miesięcy. Tak, Ania to kontroluje i sama widzi, że są naprawdę mocne. Czasami tam muszę coś zdjąć, ale... Generalnie jest dużo lepiej, jak było, tak. I to jest nieporównywalne. Nieprawdopodobne, tak. Że są takie zmiany. Tak, tak, tak. I chcę powiedzieć tylko tyle, że każda osoba, która pojedzie do Jana od Boga, i to mówią wszyscy u Jana od Boga, zawsze ma opiekuna przy sobie od Jana od Boga, który nadzoruje go w domu już ten etap leczenia. I sytuacja wczorajsza, przed dzisiejszym nagraniem, wczoraj do mnie, ja spotkałem się z Janem od Boga we śnie i dostałem taką dawkę energii we śnie, że opowiadałem Grzegorzowi, że obudziłem się wibrując w łóżku i z całym łóżkiem, co było niesamowitym takim moim doznaniem i przyszedł do mnie Jan od Boga, także wszyscy jesteśmy pod opieką Jana od Boga cały czas, aż do momentu uzdrowienia, a nawet i dalej, bo mówi się, że tam z Janem od Boga pracuje 4000 dusz i każdy, kto wchodzi już do tej enklawy, do Abadiani, dostaje przydzielonego opiekuna i ten opiekun jest z nim już chyba do końca życia, tak mi się wydaje. I modlitwa, przemiana, medytacje, zmiana swojego życia, pozbywanie się wszystkich negatywnych wibracji, energii, bo wszyscy mamy jakieś negatywne wibracje, energię i przede wszystkim poznanie tych naszych negatywnych energii, bo mówić, że jestem świetlista, a może i nie jestem, poznać, kto kim jest, kto ma jaką energię, bo to jest najważniejsze, gdzie są nasze słabe strony, nad którymi musimy popracować, bo każdy z nas ma jakieś słabe punkty w życiu, nad którymi musimy popracować, dążąc do tej doskonałości, pozbywania się tych słabych punktów. Ja powiem, jak to u mnie wyglądało. Miałem kilka słabych punktów, nad którymi pracowałem. Myślałem, że się ich pozbyłem i od razu przyszła mi informacja, że znowu mam jakieś słabe punkty, nad którymi muszę pracować i dalej nad czymś pracuję. Także cały czas to jest i praca. O to chodzi przecież. Tak. O to chodzi. Cały nie czas kajamy to... się, że jesteśmy niedoskonali. No bo widocznie taki program dusza przyjęła tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, ale cały czas oglądamy, co jeszcze możemy w sobie wypracować. Mienić, i tutaj tak. Grzesiu nasz kochany też tak. Może potwierdzić, jakie zmiany od początku z Tomkiem nastały, prawda? Tak, oczywiście. Ja będę mówił za kamery, bardzo ponieważ się z Tomeczkiem poznaliśmy się na rozmowie na warsztatach u mnie we Wrocławiu, tych, których prowadzę. Przeszedł celująco warsztaty we Wrocławiu, więc było to bardzo piękne. Natomiast później był etap właśnie takiej jakby... Ja to nazywam prowadzeniem, czyli zawsze każda osoba, która jakby rozwija się, zaczyna się rozwijać duchowo, aczkolwiek Tomek jest przy diagnozie, kiedy poprosił mnie o diagnozę, no jak spojrzałem tylko w jego wcielenie, ja mówię, ty mnie prosisz o diagnozę? Ja przecież ty możesz mnie diagnozować, ja mówię, twoja dusza jest tak doświadczoną istotą, że ma zrobioną obfitość, natomiast choroba jest tylko i wyłącznie nauką, abyś odwiedził pewne miejsca, dotknął Boga osobiście. Tak to nazywam, dotknął ręki Boga osobiście. No i Tomek to dokonał, dokładnie tak było. Przyjął na moje warsztaty, po warsztatach ale zaczął piękną podróż. Ile w nim jest chęci przemian, prawda? Pasji wręcz, prawda? Dokładnie tak, to jest taki dowód, według mnie to jest dowód dla wszystkich ludzi, którzy... Jego starczyło tylko pchnąć. Tak, myślę, że to był taki moment, kiedy budzicie się, tak? Czyli jest czas pobudki wszystkich ludzi. Każdy z nas miał etap pracy i tak dalej, był przed 2012 rokiem. Teraz jest etap pobudki, zmian na ziemi i Tomek został tylko dotknięty, tak, palcem Boga. Poznał ludzi, do których poprowadziła go piękna dusza, którą ma w sobie cudowna energia i automatycznie rozpoczął swoją podróż. Teraz jest dowodem dla innych, że wszystko jest możliwe, że mimo tej śmiertelnej choroby i może żyć pełnią życia, cieszyć się rodziną, szczęściem, miłością i jeszcze dzięki temu żyć i przekazywać tą wiedzę dalej. To jest taki dowód od Boga dla wszystkich tych, którzy mówią, że się nie da, albo nie wiedzą, co robić po warsztatach. Nie wiedzą, jak się rozwijać. Właśnie w ten sposób. Po prostu być szczęśliwym człowiekiem. Bo mimo choroby. Może dać wam potencjał, ale dalej musicie iść samodzielnie. To jest tylko 50%, co tak. Możemy dostać. Drugie 50 zawsze zależy od nas. I albo jedni wykorzystują to wszystko w 100%, a inni wracają do starych nawyków. No trudno. I to są właśnie ci, którym się nie da pomóc. Duszę, kochani, ma każdy z nas. Każdy z nas ma swoją silną wolę, walkę. Natomiast
Walka odbywa się na zasadzie pokonania przyzwyczajeń, rozumu, charakteru i słabości. To jest ta nasza wewnętrzna walka. Ale zobaczcie, jak to prowadzi do uśmiechu, do szczęścia, do radości, do obfitości boskiej. Bo każdy z nas tego doświadczył i każdy z Tomek też, myśmy się z Tomkiem też nie znali. To jest najbardziej radosna dusza z naszego grona chyba, nie? Tak. Także dusza nigdy nie przebije. Tak. Tomeczka nikt nigdy nie przebije, tak więc czasami mówię, że faktycznie szczęściem emanuje i bardzo się z tego cieszę. Ale to jest właśnie pokazanie, że można, że się da w bardzo szybkim czasie. Tak. Więc i to jest no, pokazanie. Błysk. Kolejne połączenie dusz, jak to się odbywa. Tomka praca połączona z naszą pracą. Jest w naszym kółku organizacyjnym, znaczy w kółku Ani, które powstało. No, więc naszym wspólnym. Więc dusza jest dołączona do pozostałych cudownych duszyczek, tak, do wszystkich resztek i dzieli się Twoją wiedzą z pozostałymi cudownymi duszyczkami, które są we wszechświecie. Tak. Po to właśnie, żeby dać Wam dowód na to, że to możliwe. Umiem, potrafię, zrobię. Tak. Impossible is nothing. Tak jest. Niemożliwe nie istnieje. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mimo choroby. I to jest ten przykaz. A Tomeczku, możesz powiedzieć o tej dziewczynie, co się działo. A, chcę tylko Wam zaznaczyć, że kochani, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, dla każdej osoby, która jest nieszczęśliwa w życiu, która nie umie sobie życia ułożyć, bo Jan od Boga nie jest tylko od tego, żeby leczyć z chorób. Jan od Boga, spotkałem wiele ludzi z całego świata, którzy jeżdżą do Jana od Boga tylko po to, żeby pomógł im przezwyciężyć problemy natury duchowej, natury w relacjach międzyludzkich, żeby znaleźć partnera, żeby zbudować nowe życie po rozwodzie na przykład, żeby poprowadził ich Bóg do przodu. I tam jeżdżą do Jana od Boga nie tylko ludzie chorzy, śmiertelnie chorzy, to jest 50%. Natomiast drugie 50% ludzi, których tam spotkałem, to są ludzie, którzy pojechali po rozwój duchowy, żeby w tym miejscu, gdzie jest najbliżej Boga na ziemi, bo to jest miejsce najbliżej Boga na ziemi, z Nim porozmawiać bezpośrednio, pomodlić się i żeby ich poprowadził w życiu, żeby nawet pozwolił im spotkać odpowiednich ludzi na swojej drodze. Bo to jest bardzo ważne, żeby spotkać tych odpowiednich ludzi na swojej drodze, którzy Cię poprowadzą, Ci pomogą i pokażą Ci nowy świat. Żeby zamknąć stare, zacząć nowe. I dużo ludzi jeździ do Jana Boga tylko i wyłącznie po duchową miłość i duchowy rozwój. I to jest piękne, bo nie tylko choroby, ale też właśnie problemy natury egzystencjonalnej, natury być tu i teraz, nie mogę się odnaleźć. Tam przez te 2 tygodnie można zmienić swoje życie. Po 2 tygodniach wraca się do domu, jest się zupełnie innym człowiekiem. Aaron może to potwierdzić, że moja energia zaraz po przyjeździe do Jana od Boga już była zupełnie inną energią. Już miałem zupełnie inne kolory aury i zupełnie inny, jak to Aaron mówi, świeciłem. Nie mówiąc o tym, kochani, że spotkało Tomka jakby zupełnie inne wydarzenie. To on jest skromny, więc może powie dokładnie, jak został przyjęty przez Jana od Boga. Bo po prostu zabrał energię wszystkich nas ze sobą, bo to tak można powiedzieć, tak. Że jesteś w przestrzeni dusz i tą energią świecisz, emanujesz. I tą energią dzielisz się z innymi. Co powiedz? Ja jeszcze muszę wtrącić, bo to jest bardzo istotne. To nie był tani wyjazd, ale Tomek wielu ludzi zapytał, co dla Ciebie mogę zrobić, o co poprosić Jana od Boga. Tak, wziął od przyjaciół, wziął nawet obcego chłopczyka chorego na pęcherzyce. Czyli on nie jechał tylko ze sobą. To jest cecha Tomka. On pojechał również, no bo mógłby powiedzieć egoistycznie, to Wy też sobie wybudźcie taką forsę, dlaczego macie za darmo dostać? Nie, Tomek poszedł i wziął liściki innych osób i zdjęcia, listy, tak, prośby, wszystkie zawiozłem do Jana od Boga. I Jan od Boga powiedział wprost, spróbuję pomóc na odległość, natomiast każdy, kto może, niech przyjedzie. To był przekaz dla mnie od Jana od Boga. Każdy, kto może, niech przyjedzie. I jak go Jan wyróżnił. Tak. I mówicie o tej dziewczynie? Powiem tak. Było tak, że... Twoje przywitanie. Było tak, że Tomek zadzwonił do mnie wcześniej, mówi, a co mnie tam czekało u Jana od Boga? Ja zobaczyłem pewną rzecz, mówię, a nie będę Ci psuł niespodzianki. Zobaczysz niespodziankę, tak? Bo to jest, na tym polega. Niespodzianka smakuje wtedy, kiedy jesteśmy i wiemy, że, i kiedy ją bierzemy. O tym, jak z tłumu zostałeś, jak Ci tą rączkę trzymał. Właśnie. A, powiedz tak, to. Tak. I bo on tego nie robi. Już, przy pierwszym spotkaniu, gdy poszedłem do kolejki tak zwanej pierwszej, powiedzmy 1000 osób stało wtedy w kolejce, no i podchodzi się do Jana od Boga, Jan od Boga siedzi na krześle, otoczony swoimi tłumaczami
I podchodzi Jan do Boga i każdy, kogo kładzie rękę, to trwa 3 sekundy i dalej. Ręka, dalej, ręka, dalej. No i ja zasugerowałem się tym, że wszyscy kładą rękę na 2 sekundy i idą dalej. No też położyłem rękę na 2 sekundy, a Jan, halo, halo, dawaj tą rękę. I wziął tą rękę i mi dosyć długo trzymał. Patrzył się mi prosto w oczy, się pięknie uśmiechał. I powiedział, no teraz już możesz iść. I poprosił mnie 2 razy o rękę, bo ja tak automatycznie odskoczyłem, ale nie, nie. Dawaj tą rękę. I tak mnie wszyscy, a wszyscy zdziwieni wokół, co się stało, kolejka stanęła. No ale poszedłem dalej i oczywiście Jan od Boga od razu ludziom zalecał jak najbardziej albo medytację w tak zwanym kurencie, albo od razu operacje duchowe. Natomiast do mnie powiedział, że nie, nie, ty masz tutaj takiego specjalnego człowieka, musisz iść najpierw na tak zwany masaż z entities, czyli z duchami. I na ten masaż poszedłem z tymi duchami. I muszę powiedzieć, że to była najbardziej metafizyczna rzecz, jaka mnie w życiu spotkała, bo po tym masażu to jakbym był nowym człowiekiem. Wszystkie bóle, wszystkie mdłości, bo miałem silne mdłości, wszystko znikło i nigdy nie wróciło. To było coś niesamowitego. No i po tym masażu na drugi dzień poszedłem do Jana od Boga. Jan od Boga zalecił mi, że mogę teraz, jestem gotowy, mogę iść na operację duchową. I poszedłem na operację duchową do specjalnego pomieszczenia, gdzie się wykonuje operację duchową, tam duchy operują ludzi. No i muszę powiedzieć, że tam też było niesamowite przeżycie, bo normalnie operacje duchowe, grupowe trwają 15 minut. Tomek poszedł na operację duchową i 40 minut nas tam trzymali, że co po niektórzy prawie mdleli już, bo było tak długo. Ale właśnie przeżyłem wtedy niesamowite te operacje duchowe, bo czułem obecność jakichś duchów przy mnie. Jak była ta operacja, to właśnie po polsku słyszałem, zostałeś uzdrowiony. Słowa po polsku w głowie, zostałeś uzdrowiony. No i ten obraz tej nerki, żebym nie myślał, że coś innego, tylko właśnie nerka była operowana. No, później medytacje. Chodziłem codziennie na medytację do Jana od Boga. I podczas jednej z takich niesamowitych medytacji, które tam miałem, wyszedłem po tych godzinnych medytacjach na zewnątrz kasy, bo kasa to jest dom Jana od Boga. Usiadłem na ławce. Usiadłem na ławce, żeby odpocząć. I obok mnie na tej ławce usiadła dziewczyna w wieku około 24 lat z chłopakiem. I mówiła w języku, wydawało mi się to był serbski albo podobny. Nic nie rozumiałem, ale bardzo chciałem, pomodliłem się i powiedziałem, Boże, ciekawe, co ta dziewczyna mówi do tego chłopaka. No i od razu, automatycznie, dostałem przekaz w języku polskim. Ona mówiła w swoim języku, a nagle zmieniła język i zaczęła mówić do mnie po polsku. Że cierpi, że się boi, że ostatnim ratunkiem jest Jan od Boga, że ona umrze, jak Jan od niej nie pomoże. No i wystraszyłem się, że tej dziewczynie grozi jakieś niebezpieczeństwo i poczułem ogromną potrzebę modlitwy za nią do Boga. Więc zamknąłem przy niej, siedząc, zamknąłem oczy, i pomodliłem się, mówię, Boże kochany, błagam Cię z całego swojego serca, pomóż tej dziewczynie. I Pan Bóg od razu, w sekundzie odpowiedział mi, że ona będzie zdrowa. I to było najbardziej metafizyczne i piękne doświadczenie, jakie przeżyłem w swoim życiu, ponieważ Pan Bóg do mnie odpowiedział, nie słowami, ale uczuciem w sercu. I dostałem od razu, nie skończyłem nawet modlitwy, od razu dostałem odpowiedź w serce, czyli uczuciem, pięknym, no pełnym miłości uczuciem. I mój umysł od razu mi to zrobił tak zwaną translację i wiedziałem, że chodzi o to, że ta dziewczyna będzie uzdrowiona. I podziękowałem, popłakałem się z radości, że miałem możliwość bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem. No i poszedłem do hotelu, później wracałem na medytację. I chcę powiedzieć, że jeszcze takim wydarzeniem w tej kasie, które przeżyłem i zresztą prosili mnie tam ludzie z kasy, żebym to opisał w jakimś tam blogu i tak dalej. To była medytacja w karencie, to przy Janie od Boga, bo Jan od Boga jak leczy ludzi, to zawsze medytuje kilkaset osób z nim. Jest grupa, jest takie miejsce tak zwane karent i medytuje tam kilkaset osób. I wtedy jak wszyscy są w medytacji, Jan zaczyna operować. I tam miałem też niesamowitą wizję, to już Ani też opowiadałem i Grzesio Jaronowi. Może być Grześ, miałem niesamowitą właśnie wizję, jestem... generalnie ciężko mi było wejść od razu w medytację, ale jak już wszedłem w medytację, to znalazłem się w jaskini. Pięknie oświetlonej jaskini. W tej jaskini była piękna, zielona woda. Czysta, przezroczysta, piękna woda. I usłyszałem głos wtedy, zanurz się w tej wodzie. Więc ja się rozebrałem, do spodanek oczywiście. I zanurzyłem się w
w tej wodzie. I ten głos mówi, przepłyń to jeziorko. No i ja zacząłem płynąć w tej medytacji przez to jeziorko. I wychodzę na brzeg, a teraz słyszę głos, spójrz na siebie. I tak patrzę na siebie i byłem cały z kryształu. Moje ciało było całe kryształowe, zielone. Przepiękny taki szmaragdowy kolor. I zaczęły rosnąć na mnie piękne, kolorowe, małe kwiaty wszędzie. Na nogach, na rękach, wszędzie kwiaty rosły. No i medytacja się skończyła. Myślałem, że to trwało 15 minut. Ta medytacja się okazało, że trwała od godziny 7 rano, jak się zaczęły, a kończyła się o godzinie 14 medytacja. W sumie to była 5-godzinna medytacja i tyle miałem z tej medytacji. Tak czas zmieniał swój bieg. A na samo zakończenie wizytu Jana Boga, w ostatniej medytacji, ale już nie w karencie, tylko ja się modliłem normalnie na ławce, z widokiem tam w kasie, ale tak na ławce, patrzyłem się na przyrodę i się medytowałem. Też miałem piękną wizję, bo w medytacji dostałem piękne serce czerwone, kryształowe. Położyli mi duchy na rękę, piękne serce kryształowe i żebym zabrał je ze sobą. I zabrałem te serce i wróciłem do domu. I muszę powiedzieć, że po powrocie od razu wyniki się poprawiły. Pewne dolegliwości, które miałem, czyli jakieś tam mdłości, bóle głowy, znikły, nie ma nic. Wyniki się poprawiły i się poprawiają non-stop. Także podejrzewam jeszcze, że potrzebujemy około 3 miesięcy, mniej więcej taki termin, no może troszkę więcej, do pełnego tam wyzdrowienia, funkcjonowania. I tyle. I ten Jan od Boga też bardzo mi pomógł w rozwoju duchowym, bo też doznałem takiej niesamowitej przemiany duchowej, co jest dla mnie najważniejsze, bo sam moment, że mogłem porozmawiać z Panem Bogiem, że pomodliłem się i dostałem odpowiedź i sama ta myśl, że Pan Bóg słyszy każde moje słowo, to jest chyba coś najpiękniejszego, co można w życiu przeżyć. I każdemu z Was, który szuka szczęścia, miłości albo zdrowia, polecam wyjazd do kasy. Ja jestem tego dowodem, że można zmienić swoje życie w ciągu 2 tygodni, bo te 2 tygodnie to były takimi najważniejszymi 2 tygodniami mojego życia. I każdemu polecam. A po powrocie oczywiście to już trzeba pracować nad sobą, trzeba medytować, modlitwa, oczyszczanie. Wszystko jest u Grzegorza na kanale, czyli oczyszczanie, modlitwy i tak dalej, i tak dalej. I nie ma przypadków beznadziejnych. Są tylko przypadki, które wymagają więcej czasu, i są przypadki, które wymagają mniej czasu. Jan od Boga powtarza. Czasami zdarza się, że potrafię uleczyć człowieka z dnia na dzień. Ale to jest rzadkość i trwa to do roku czasu, bo wasze uzdrowienie zależy tylko i wyłącznie od was i jest wypadkową waszej pracy i mojej pomocy na początku drogi, bo to jest pomoc tylko na początku drogi. Jak już później będziecie korzystać z tej pomocy całe życie, to możecie uleczyć się sami i pomagać innym ludziom uleczać się. Dlatego może następny film już będzie taki nakręcony pod tytułem Świadectwo i wtedy powiem, jak się ten etap leczenia zakończył i jak już będzie to, można powiedzieć, na finiszu. Natomiast z całego serca chcę polecić Marię, która jest przewodniczką, cudowna dusza, piękna kobieta, jeżeli chodzi o duszę, bardzo pomocna. Chcę polecić Marię, żebyście się kontaktowali z Marią, jeżeli ktokolwiek chciałby tam polecieć do Jana od Boga. Natomiast, co jest bardzo ważne, żeby tam jechać i żeby doznać jakiegokolwiek uzdrowienia, to trzeba tam jechać pełnym wiarą. Jeżeli nie wierzysz, wątpisz, to takie samo będzie twoje uzdrowienie. Jeżeli pojedziesz pełny wiary, nadziei, miłości i tej pewności, że jedziesz tam po zdrowie, po miłość albo po cokolwiek ci jest w danym momencie potrzebne, to otrzymasz. Tylko musisz wierzyć. Wiara jest kluczem. Bez tego nie ma efektów. Samo mówienie o tym, że całe życie byłem taki, zachorowałem i nagle jadę do Jana od Boga i natychmiast muszę być uzdrowiony, to nie działa tak. Tam trzeba pojechać pełnym wiary, z czystym sercem. Z czystym sercem. I ja to mówię tak. Ja żyłem, moje życie było do momentu wyjazdu do Abadiani i zaraz po momencie do Abadiani. I moje życie, które się zaczęło od Abadiani, już z innym życiem, jak było przed Abadianą. Czyli jest życie przed i po. I trzeba to docenić, trzeba to wykorzystywać każdego dnia, trzeba dziękować,
bo ja codziennie dziękuję Panu Bogu za to uzdrowienie i za to, i że tam byłem. I to jest ta łączność z Bogiem. Tak, tak. I widziałem ludzi, którzy powychodzili z beznadziejnych przypadków. I byli ludzie z 30 albo 40 krajów. Tam było średnio 1500 do 2000 ludzi dziennie. Z każdego kraju świata. Nie było podziału na religię. Tam wszystkie religie, wszyscy ludzie są jak rodzina. Jednej wiary w jednego Boga. I wiary w miłość, bo to jest najważniejsze. W miłość, kochani. Bo Bóg to miłość. Tak, tak. I naprawdę, tam były przypadki niewytłumaczalne dla lekarzy. Rak trzustki. Była kobieta z białaczką, lekoodporną na wszystkie chemioterapie. Dopiero Jan od Boga pomógł jej wyjść z choroby. Była tam czasami dziewczyna trzy razy jeżdżą, ludzie cztery razy jeżdżą. Ja też sobie przyrzekłem, że będę starał się raz w roku pojechać do Abadziani, ale nie po uzdrowieniu, tylko po podziękowaniu. Żeby po prostu podziękować Janowi za to, co zrobił, naładować się tą niesamowitą energią, która tam jest. To jest coś niewyobrażalnego, nawet woda w kranie jest inna. I zobaczyć tych ludzi, spotkać się z tymi ludźmi z całego świata. Wszyscy są optymistycznie nastawieni do życia, wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni. Ja nie widziałem tam smutku, łez, płaczu. Tam wszyscy byli pełni nadziei, pełni radości i jakby to powiedzieć, to była taka enklawa raju na ziemi, ja to nazywałem. To była taka enklawa raju na ziemi. Raj na ziemi, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. Każdy był dla siebie grzeczny, miły. Nikt się nie wywyższał, nie było lepszych, nie było gorszych. Wszyscy byliśmy jak jedna wielka rodzina, chociaż się nigdy nie znaliśmy i się nigdy więcej już nie spotkamy. Także to było piękne dla samych tych relacji międzyludzkich, żeby tam pojechać. A uzdrowienie, to jak powiedziałem, Jan da nam klucz, Jan nam pokaże drogę, a my albo pójdziemy tą drogą, albo nie. To jest tylko i wyłącznie wasz wybór. Ale wiara jest podstawą. No właśnie. Brawo, widzisz. Wielu ludzi mówi to samo. Wiele. Tylko ludzie nie słuchają. Mam kolegę, Aaron wie właśnie ze Stanów. Ja też chyba wiem. Ze Stanów, któremu tłumaczymy, wbijamy, a to tak wchodzi, wychodzi, no nic się nie dzieje. Ale dostał dowód, nie? Dzisiaj. Dostał wczoraj dowód. Właśnie ten mój przyjaciel, który był ciężkim przypadkiem. Arytmia serca, tinnitus, no niesamowicie zakręcony, nic do niego nie docierało. Pojechał drugi raz, jest właśnie w tej chwili w Abadziani u Jana od Boga i poprosił, ja też poprosiłem w modlitwie, żeby doświadczył tego cudu namacalnie i żeby go przekonać, bo był słabej wiary. I wczoraj Jan od Boga poprosił ludzi do pokoju, to jest taki pokój, można powiedzieć, duchowych operacji. I podszedł do niego i na 300 ludzi tylko jego zoperował duchowo osobiście. Co było niesamowitym dla niego doznaniem. Zadzwonił do mnie wczoraj pełny optymizmu, radości, że na 300 osób Jan od Boga wczoraj go zoperował duchowo osobiście. Bo tam są głównie operacje duchowe. Operacje fizyczne, mówi się, że to są operacje dla ludzi, którzy tam jadą i nie mają wiary w sobie. Dlatego co po niektórzy muszą doznać operacji fizycznej, żeby poczuć ten... tą fizyczność. Natomiast operacje duchowe, które tam są wykonywane, są tak samo skuteczne, tak samo działają jak operacje fizyczne i widziałem naprawdę przypadki ludzi, którzy potrafią... Był przypadek jednej kobiety, na przykład u mnie w hotelu, która chorowała na nowotwór złośliwy i na drugi dzień, jak przyjechała do Abadiani, odstawiła morfinę. Nie była jej potrzebna morfina. Nawet nie była u Jana od Boga, tylko była w tym miejscu w Abadiani. Ona już na drugi dzień odstawiła morfinę. Nie musiała brać morfiny. To jest niesamowite. Samo miejsce czyni cuda. Dlatego jak... Bo jest napełniony miłością. To jest teren czysty, tak. Napełniony miłością. To jest, ja mówię, to jest miejsce najbliżej Boga na ziemi. I każdemu, kto tylko potrzebuje i kogo tylko stać, to polecam wyjazd do Abadziani, żeby się odciąć od tego, co jest, a zacząć nowe. Zmienić swój tok myślenia, zmienić swoją duchowość. Jeżeli kogoś nie stać, napiszcie do Marii www.janodboga.pl. Tam też można iść ze zdjęciem, więc Maria też robi tak, że zbiera zdjęcia i prośby ludzi, którzy nie mogą przyjechać albo są w bardzo słabym stanie zdrowotnym, bo to jest ja podróżowałem z Berlina 20 godzin do Abadziani w jedną i 20 godzin w drugą, także to może być męczące. Napiszcie do Marii.
Wyślijcie jej zdjęcie z prośbą o pomoc. Tam na odwrocie musi być napisane, o co prosicie i adres wasz zamieszkania. Zdjęcie. Najlepiej ubrani na biało, żeby to Jan widział energię. I wyślijcie do Marii. Na pewno wam pomoże. To tyle. Ja z kamery, z tyłu kamery mogę powiedzieć, że ja. Moje zdjęcie też pojechało do Jana od Boga, bo tylko tym razem nie Tomek, bo jeszcze się nie znaliśmy. Moje tylko... też. No, tak, ani też. Wszyscy tak. Przez Miriam i jak mówiłem w filmach, mój kręgosłup był w bardzo trudnym stanie. Dano mi było zobaczyć o istoty, które operowały mnie i operowały tą górną część kręgosłupa, także mogę pływać, jeździć na rowerze, naprawdę biegać i tak dalej. Więc jest to przepiękne. Wystarczy tam zaistnieć, być swoją energią, żeby ta miłość rozlała się po wszystkim, po całej przestrzeni. Ale trzeba w to wierzyć. Tak, podstawa. To musi być podstawa. Wierzę w to. Ja tam pojechałem po to, żeby... Ja pojechałem tylko po zdrowie. Ja tam nie pojechałem, że a może się uda, może... Nie, ja byłem pewien, że ja tam jadę po zdrowie i nigdy nie było wątpliwości. Zawsze są pytania, ile to potrwa, bo to jest, czasami trwa to rok, czasami trwa to pół roku, a czasami trzeba jechać dwa razy albo trzy razy do Jana od Boga, bo jest tak dużo energii człowiek potrzebuje do uzdrowienia, bo są różne choroby i różne sytuacje. Natomiast Jan mówi, ty musisz przyjechać trzy razy, albo ty musisz przyjechać dwa razy, albo ty musisz przyjechać cztery razy, żebym cię uzdrowił. Byli ludzie, którzy tam mieszkali po kilka miesięcy w Kasa, w Abadziani. Jak ktoś miał padaczkę, no to był przypadek, że jeden tam chyba ze Stanów Zjednoczonych człowiek tam mieszkał już dwa lata, bo tylko w tym miejscu nie dostawał ataków padaczki. Mhm. Wyszedł poza Abadziani, od razu dostawał ataki padaczki, także... No wibracja miejsca, tak, rozmodlonego, tak. Medytującego, tak. Czyste wibracje. Także polecam każdemu. Ja jestem na to naprawdę dowodem, że można, że to działa i że miłość Pana Boga nie zna granic i nie dzieli na żadne religie. Tam wszyscy, którzy jadą pełni miłości, każdej religii zostają uzdrowieni. Brawo. No, brawo. Podziękuj. Dziękujemy wam, kochani, za uwagę.